chcielibyśmy wspólnie opowiedzieć Państwu, co wiemy na temat tego, jaki jest stan prac przygotowawczych do skorzystania z funduszu poszczególnych województwa, jeżeli wiemy, ponieważ wszystkie województwa wiadomo, te informacje nie wszystkie są publikowane, a często wręcz skrywane. Parę razy zdarzyło mi się, że potrzebne były takiego rodzaju informacje. Niestety urzędy mówili, czy marszałek, czy przedstawicielom mówili, że trwa postępowanie tylko zamówień publicznych, w związku z tym wszelkie informacje są tajemnione do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania. Także nie wszystkie informacje, które przekażemy, były aktualne, ale w miarę będziemy starać się, żeby o nich powiedzieć. Jeśli chodzi o tryb postępowania przy sporządzaniu wniosku, czy też doprowadzeniu do tego, żeby wydać środki w ramach regionalnych programów operacyjnych, większość województw przyjęła podobną kolej działań. Pierwsza rzecz to jest sporządzenie, przygotowanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury szerokopasmowej. Na czym to polega? Polega na tym, że firma, która, to też jest oczywiście w tym postępowania publicznego, wygra taki przetarg, zbiera informacje od wszystkich operatorów o tym, jaką infrastrukturę na tym terenie, który jest objęty projektem, może być objęty projektem, posiadają. Nie chodzi o światłowody, chodzi o kanalizacje teletechniczne, chodzi o węzły teletransmisyjne w poszczególnych miejscowościach. To jest jedna działka, druga część przeznaczona do badań, to jest informacja, zdobycie informacji o tym, które z obszarów należy zaliczyć do tak zwanych szarych i białych stref, czyli takich obszarów, w których nie ma dostępu do internetu, jest on ograniczony i jest restrykcyjny. I zacznijmy może od tej inwentaryzacji. Na dzisiaj w większości województw taka inwentaryzacja została zrobiona. W Pomorskim jest skończona, w Wielkopolskim jest skończona, Polska Wschodnia, czyli 5 województw z Polski Wschodniej skończona. 5 województw to jest województwo Andziorzyckie, Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Nie wiem, dlaczego na ścianie wschodniej są takie same, tak jest. I tam jest interes dalej. Kujawsko-Pomorskie jest słynne Kujawsko-Pomorskie, gdzie jesteśmy. Inwentaryzacja jest niezaczęta, ale jest ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Nie wiem, czy już jest ostateczna decyzja dotycząca rozstrzygnięcia. Przetarg trochę dziwny, dlatego że został ogłoszony w taki sposób, że tylko jedna firma się zgłosiła, ponieważ kwota, która została przeznaczona na tą pracę, była niezwykle niska. Ta firma robiła już kiedyś inwentaryzację, no ale za zupełnie inne pieniądze. Czy zostanie zrobiona za taką kwotę, nie wiem, jaka jakość będzie tej pracy. Małopolskie przetarg, inwentaryzacja skończona, zachodniopomorskie, nie wiem, może Pani Andrzej będzie coś wiedział, też nie wiem na temat mazowieckiego. Dolnośląskie skończona i pomorskie w trakcie. Tak, uzupełnienia może. Jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, tam ta inwentaryzacja trwa. Jeżeli chodzi o mazowieckie, to inwentaryzacja została przeprowadzona przez Agencję Rozwoju Mazowsza, a więc spółkę 100% Urzędu Marszałkowskiego z kapitałem władz wojewódzkich i w zasadzie też mają ten etap zamknięty. Kujawsko-Pomorskie, tak jak pan. Jeśli chodzi o inwentaryzację, to w ostatnim czasie na tych obszarach, na których inwentaryzacja nie została jeszcze skończona, zabadający, czyli województwo, czy marszałek, poprosił o firmy, które przeprowadzają inwentaryzację, o to, żeby uzupełnili tą dokumentację o wskazanie obszarów, które podlegałyby pod działanie 8.4, czyli takich obszarów, na których są określone parametry dostępu do internetu. Nie więcej niż 2 mega i tylko jedna firma, która ten internet świadczy. Chodzi o to, żeby te obszary były podstawą do wymienienia firm, które mogą ubiegać się jako operatorzy o dofinansowanie z działania 8.4. Tak dzieje się na Dolnym Śląsku, został sporządzony aneks do inwentaryzacji i takie obszary zostały wytypowane. Tak przy okazji jeszcze takiej inwentaryzacji. Wcześniej wspomniałem, na Dolnym Śląsku te trzy obszary Dzierżoniowskie gminy, Związek Gmin Zagłębia i Gminy Wińskie zrobiły dokumentację, zrobiły studium wykonalności, w związku z tym musiały wykonać też inwentaryzację.
Ale te materiały, które oni zebrali, te prace, które zostały wykonane, zostały opłacone przez gminy, zostały wykorzystane w tej inwentaryzacji ogólnowojewódzkiej. Chodzi o to, żeby nie było sprzeczności między jednym dokumentem a drugim. Gminy przekazały te materiały do marszałka. Marszałek przekazał do firmy, która tą inwentaryzację wykonuje i firma ujęła te materiały, które zostały wcześniej przygotowane.